Walkę w klatce poprowadzi sędzia Cezary Wojciechowski. Na gali Slugfest 12 mieliśmy sporo pojedynków w wadze ciężkiej, nawet w wagach super ciężkich. Dzisiaj praktycznie dominuje kategoria do 70 i 66 kg, ale z jednym wyjątkiem. Przed nami starcie w królewskiej kategorii wagowej, a w niej naprzeciw siebie staną Przemysław Zezula, który znajduje się w narożniku niebieskim, i Bartłomiej Czajka, to ten pan z czerwonymi owikami. Wychodził Czajka do piosenki 42, odnoszącej się do słynnej bitwy pod Wizną zespołu Sabaton. Ciekaw jestem, czy to jest jakieś małe przesłanie, no bo Przemysław Zezula na co dzień żyje w Niemczech, w miejscowości Hellbrunn. Przyjechał aż 900 km, żeby zmierzyć się tutaj na Slugfest 13 we wrześniu. I zobaczymy, czy będzie to opłacalna wyprawa. No, zawsze widzów fascynują pojedynki w wadze ciężkiej, a to dlatego, że tam bardzo szybko może któremuś z rywali zgasnąć światła, więc uderzenia, które wyprowadza się w tej kategorii, są nieporównywalne do innych wag, no i też proporcja, więc siła szczęki mniej więcej, czy to lżejszy, cięższy, mniej więcej jest ta sama, natomiast no, siła jest tu nieproporcjonalnie większa, dlatego właśnie z taką uwagą publiczność śledzi te pojedynki. I już widzieliśmy po tych pierwszych ciosach, że panowie wkładają olbrzymią moc w każde uderzenie. Przed chwilą Zezula świsnął takim potężnym. Oj! O właśnie, dokładnie overhandem i jeszcze raz. Mocno swojego rywala. Teraz klincz zapaśniczy. Stara się Czajka klinczować, a to właśnie dlatego, że jest zraniony po tym prawym Zezuli. Właśnie chciałem powiedzieć, że Czajka ładniej to rozgrywa w sensie technicznym, że Zezula bije takie ciosy od głowy aż do podłogi. Natomiast nie skończyłem mówić, kiedy właśnie jedno z tych uderzeń zahaczyło Czajkę i było naprawdę niebezpiecznie. Ale wydaje się, że Czajka już doszedł do siebie. Ale teraz przyjął potężny lewy, potężny prawy. Musi uważać, bo rzeczywiście Zezula uderza takimi obszernymi ciosami, ale jak widać, znajdują one drogę do głowy zawodnika z Pleszewa. I jeszcze raz, teraz taki bardziej pchany cios, to nie mogło zagrozić reprezentantowi NMA Witkowo. No, powstrzymało to troszeczkę zapędy Czajki, który, tak jak powiedziałem, no, wydaje się, że lepiej boksuje, ładniej ułożony. Natomiast to Zezula już dwa razy wstrząsnął swoim rywalem. W wadze ciężkiej nierzadko zawodnicy nie muszą być dobrze poukładani. Tak jak wspomniałeś, to te ciosy ważą tak dużo, że tutaj można nawet nie mieć za dużo techniki, ale trafić idealnie w punkt i zakończyć pojedynek, ale musi Zezula uważać, bo on zapomina o tym, że warto też trzymać gardę i za chwilę Czajka może to wykorzystać. Ucieka już przed swoim rywalem reprezentant Atlas Gym. I ostatnie 10 sekund. No, rozkręcił nam się ten pojedynek. Panowie obdarzyli się szeregiem mocnych uderzeń, ale rozstrzygnięcia jeszcze nie było. Ciekawie się zapowiada, bo panowie nie stracili też dużo energii, mam wrażenie, w tym pierwszym starciu. Co część to jest problemem w wadze ciężkiej na samym początku kariery zawodników. No oni nie do końca wiedzą, jak rozkładać ten ciężar walki, no a nie tylko wiele kilogramów, ale też wiele kilogramów mięśnia, a to trzeba czymś natlenić. No właśnie, i często, tak jak wspominasz, no w wagach ciężkich jest ten problem, że zawodnicy już po pierwszej rundzie, a nawet już czasem w połowie pierwszej rundy zdradzają no, takie braki kondycyjne, już widać zmęczenie, a tutaj faktycznie panowie chyba przygotowali się do spotkania. Zresztą słyszałem, że w wagach ciężkich często zawodnicy po prostu nie trenują z dnia na dzień, tylko dopiero kiedy usłyszą o pojedynku. Ale to chyba tylko na początku kariery, w tych mniejszych starciach, bo nie wierzę, żeby ci... Przemysław Saleta opowiadał mi o bokserach zawodowych. A to o bokserach, a to oczywiście, to jest znana, znana informacja, że pięściarze trenują od walki do walki, a nie w międzyczasie, no ale w MMA chyba sobie nie można na to pozwolić. Chyba nie, tu jest za dużo tych elementów. Przygotowanie musi być dużo wszechstronniejsze, i siłowe, i szybkościowe, kondycyjne, sprawnościowe. No ale rozpoczyna nam się druga runda. Przypomnijmy, Bartłomiej Czajka to ten z czerwonymi owikami na rękawicach oraz na ochraniaczach
szczeli, natomiast Przemysław Zezula reprezentuje niebieski narożnik, a więc niebieski owik. Czajka sygnalizuje, że gdzieś tam został trafiony w oko, ale nie było potrzeby przerwania starcia. Można kontynuować bez pauzy. Myślę, że Bartłomiej Czajka troszeczkę nie wie, jak się dobrać do swojego rywala, a no dlatego, że ten odpowiada zawsze takimi, bym powiedział, obszernymi petardami. No to jest to ryzyko, że jak Czajka pójdzie z jakąś nawet bardzo dobrą techniczną kombinacją ciosów, to może się nadziać na ten obszerny cios Zezuli, a z takim zawodnikiem zawsze się bardzo trudno walczy. To jest ten pierwiastek nieprzewidywalności, który może zaskoczyć. O właśnie, tak jak teraz. Tak. Nie trafia tymi ciosami dobrze. Nurkuje pod nimi Bartłomiej Czajka i teraz... Może teraz obalenie? Próbuje naciągnąć swojego przeciwnika. Już jedna ręka jest pod pachą rywala, chyba druga też. Więc jeśli teraz by obniżył pozycję Bartek Czajka, no to kto wie, żeby nie udało mu się sprowadzić rywala do parteru, ale wybrał uderzenia kolanami póki co. Ja myślę, że dużo łatwiej dla Bartłomieja Czajki byłoby, gdyby on przewrócił swojego rywala. Ale zobaczmy, jak Zezula trzyma nogi daleko od siatki. Tutaj wystarczyłoby tak naprawdę podhaczyć. O właśnie, w tym momencie teraz jakby Bartłomiej Czajka wyhaczył jedną z nóg swojego rywala, no to walka na pewno by trafiła do parteru, ale zdecydował się zawodnik MMA Witkowo na stosowanie takich... Ładne kolano w wykonaniu Czajki. A wcześniej takie rzadko spotykane w MMA, ale bardzo bolesne stąpy na śródstopie. To jest naprawdę nieprzyjemna technika. Nieprzyjemna, ale tu pamiętajmy, że są ochraniacze, które no, mocno amortyzują tego typu uderzenia i dlatego podejrzewam, że właśnie nie wywarły zupełnie żadnego wrażenia. Zaczął teraz przez chwilę próbować wychwytywać nogi swojego przeciwnika Czajka, ale na razie dobrze broni się Przemek Zezula. A więc sędzia napomina zawodników, aby pracowali. Za długo już po prostu trwa ten klincz, który no, do niczego na razie nie doprowadził. No i rzucił się Zezula. Może to frustrować trochę Bartka Czajkę, no bo on chce tutaj chyba bardziej pobić się technicznie. Właśnie próbuje wykorzystywać ten arsenał technik, który nauczył się na treningu, a Zezula raczej chce po prostu iść na wymianę, chce się bić. Tak to się mówi, po prostu jedzie z koksem, bije jak popadnie, ale widzimy, że jest to w tym wypadku mocna taktyka, dająca sporo do myślenia. Czajce. Za nami dwie rundy, starcie amatorskie, a zatem trzy starcia po trzy minuty. Przed nami już tylko ostatni, jedyny na gali Slugfest 13, pojedynek w kategorii ciężkiej. I jak na razie chyba dość wyrównany pojedynek pomiędzy Przemkiem Zezulą a Bartkiem Czajką. Ja bym chyba nie pokusił się o wskazanie tego, który zaraz prowadzi. Moim zdaniem może być remis. Bardzo ciężka runda do oceny. Poczekajmy, zobaczymy tą trzecią rundę. Ta trzecia runda jest o tyle ciekawa, że tu już zawodnicy, ten zapas sił na pewno już jest znacznie mniejszy, znacznie mniej odporni. Przyjęli już parę uderzeń. No i być może będziemy mieli w tej trzeciej rundzie zakończenie przed czasem. Panowie przybijają piątkę przed ostatnim starciem i już licznik ruszył. Możemy rozstrzygnąć ten ostatni pojedynek. Zaczyna prosty. I jeszcze raz. Trenerzy zachęcają, aby częściej robił to. Oczywiście Bartłomiej Czajka. To jest na pewno dobra broń na te chaotyczne ataki Zezuli, no bo taki prawy prosty stopuje rywala, pozwala... Oj, teraz! Teraz widzieliśmy, Bartłomiej Czajka przechwycił nogę swojego oponenta, przewrócił go, no i ma pozycję dominującą, ale co zrobi z tą pozycją dominującą? No to jest na razie niewiadoma. Zezula skleił się z przeciwnikiem, a więc uniemożliwia zadanie mocniejszych uderzeń rywalowi. Za wolno wyprowadzone to kopnięcie, no i świetny timing w wykonaniu Czajki. Złapał i od razu ruszył do przodu, nie miał gdzie tam się podeprzeć.
Zezula stracił równowagę, jest teraz w parterze i w półgardzie. Czajka stara się rozpinać uchwyt rywala i uderzać, a teraz świetnie przechodzi do pozycji bocznej. W bardzo trudnej sytuacji będzie zaraz Przemysław Zezula. Już rozpięte ręce, lewa dłoń Czajki zadaje pierwsze ciosy, ale pytanie, czy ma siłę. O, to jest rzadko stosowana broń w MMA, ale niezwykle potężna. Takie obite bebechy, jak to się potocznie mówi, no to jest już kilka litrów mniej tlenu w płucach i kilka sekund mniej wytrzymałości przed ostatnim gongiem. A więc widzimy, że niewątpliwie w tej rundzie bardzo wyraźnie prowadzi Bartłomiej Czajka. Pytanie tylko, jak sędziowie ocenią poprzednie. No, pierwsza runda, myślę, że mogła pójść dla Zezuli ze względu na te wyraźne uderzenia, które przytkały, które wstrząsnęły Czajkę. A tymczasem... Druga runda, no to chyba remis mimo wszystko. No a trzecia runda idzie w kierunku Czajki. Tymczasem zaprzęgnął do ataku łokcie Bartłomiej Czajka. Bardzo mi się podoba to, że kiedy jego rywal blokuje jedną rękę, nie pozwala mu uderzać w głowę, no to nie czeka bezczynnie Bartłomiej Czajka, tylko najpierw zaatakował kolanami, potem łokciami, a kiedy teraz zaczął bronić z kolei tych technik Przemek Zezula, no to zrobiło się miejsce na uderzenia w głowę. Ostatnie 15 sekund starcia w kategorii ciężkiej. Na górze Bartek Czajka, na dole Przemysław Zezula. I chyba już tu się nic nie wydarzy. Jeszcze chce iść po klucz na rękę, ale tam siatka też będzie przeszkadzała. Nie ma szans na tę technikę, więc... I wzmacnia atak Czajka. Zaznacza przewagę zawodnik i koniec. Witkowa. A więc czekamy z niecierpliwością na werdykt. Chyba jednak... Nieznacznie na przestrzeni całej walki lepszy był Bartek Czajka. On na pewno był tym zawodnikiem, który był lepszy technicznie w tym pojedynku, ale pamiętajmy o tym, że w MMA liczy się przede wszystkim to, jakie szkody wyrządzono przeciwnikowi, więc rzeczywiście w pierwszej rundzie możliwe, że prowadził Zezula. Kolejne pewnie już, no ta trzecia zdecydowanie dla Czajki, druga nie wiemy, ale no nie my tu jesteśmy od sędziowania. Od sędziowania jest trzech sędziów i teraz prowadzący ten pojedynek Cezary Wojciechowski czeka na ich werdykt w tym starciu. Przypomnijmy, to było drugie starcie gali Slugfest 13 we wrześniu. Po raz czwarty już w tym mieście gości największa wielkopolska organizacja MMA. Z niecierpliwością także czekam na moment, kiedy Slugfest rozleje się po Polsce, bo no, trzeba przyznać, że i to wszyscy mówią, i zawodnicy, ludzie przyglądający się z boku, że naprawdę jest to bardzo dobrze zorganizowane widowisko z bardzo dobrymi walkami. Czas już na oficjalny werdykt. Posłuchajmy Krzysztof Skrzypek. Panie i panowie sędziowie, punktowi oceniali walkę następująco. Sędzia Filip Wilkowicz 30-27. Sędzia Maciej Kasprzak 30-28. Sędzia Wojta Nowak 30-28 dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Bartłomiej Czajka! Zapraszamy patrona. Nieudany wyjazd. Dyrektora tak jak mówiliśmy, prawie 900 km stąd mieszka na co dzień Przemysław Zezula. Przyjechał na Slugfest. Mówiłeś o tym, żeby starcie rozlało się na całą Polskę, a tutaj aż z Niemiec usłyszeli o tak dobrym wydarzeniu, więc pojawili się zawodnicy Atlas Gym we wrześniu. Tymczasem gratulujemy Bartkowi Czajce. Werdykt 30-27 bodajże, pierwszy sędzia. 30-28 i 30-28, no zatem dwie rundy u dwóch sędziów dla Czajki. Jedna remisowa, czyli pewnie ta druga, która, ta pierwsza to by była pewnie remisowa u nich, a druga i trzecia dla zawodnika z Witkowa.